Maryjo, Matko, która nieustannie wskazujesz nam na prawdziwe światło. Jak każdego wieczoru, także i dzisiaj wołamy do Ciebie. Jestem, pamiętam, czuwam. To nasze wołanie jest przepełnione nadzieją i miłością, bo wiemy, że przychodząc do Ciebie, właśnie tutaj, do tej kaplicy, tutaj przed Twoje święte oblicze możemy jeszcze pełniej i wyraziściej spojrzeć na nasze życie przez pryzmat Twojego życia. Przychodzimy z nadzieją, że znowu nam coś powiesz. Ufamy, że na nowo wskażesz nam najwłaściwszą drogę życia. Patrząc teraz na Ciebie, i może nie jest ważne, gdzie kto stoi tutaj teraz w kaplicy? Na którym miejscu? I może nie jest ważne, że go tutaj teraz fizycznie nie ma. Ważne, że Ty jesteś. Jedyna, prawdziwie wierna Bogu i człowiekowi. Zatem stojąc i patrząc na Ciebie, Maryjo, widzimy, jak nieustannie wskazujesz nam na najdroższy skarb, na Jezusa. I mówisz, uczyńcie, co On wam powie. A On przemawia do nas w Ewangelii. Chce z nami spotkać się i mówić przez drugiego człowieka. Chce wreszcie, byśmy Go odkryli w codzienności. W tej naszej może szarej, małej codzienności, gdzie tak wiele nieraz rozczarowań, lęków, a może i ciemności. On, Jezus, Twój Syn, Maryjo, nieustannie do nas mówi. Przestań się lękać. Wypłyń na głębie. Ja jestem z Tobą. Ja jestem dla Ciebie światłem. Zaufaj mi. W tych ostatnich dniach we wszystkich naszych klasztorach paulińskich przygotowaliśmy się, Maryjo, poprzez nowennę do uroczystości świętego Pawła, pierwszego pustelnika.
głównego patrona naszego paulińskiego zakonu, naszego patriarchy. Dziękujemy Panu Bogu za powołanie białych braci, którzy pełnią dziś posługę w ponad 70 klasztorach na całym świecie. Dziękujemy za błogosławionego Eusebiusza. To on, wiedziony Bożym Duchem, odpowiadając na pewien obraz, który było mu dane zobaczyć, zebrał pustelników z naddunajskich lasów węgierskich, by stworzyć wspólnotę. To on z rozproszonych płomieni pustelników zebrał w jeden ogień wspólnoty ludzi całkowicie oddanych Bogu i tak zrodziła się rodzina pustelników, którzy obrali sobie za patrona świętego Pawła, pustelnika żyjącego na przełomie III i IV wieku. Dziękujemy Ci, Maryjo, za tego męża Bożego, który otwarty na Boże natchnienie dał się poprowadzić świętemu płomieniowi. Poszedł całkowicie za Jezusem, światłością i stał się ojcem nowej wspólnoty zakonnej. Dziękujemy Ci dzisiaj za całe zastępy białych mnichów, którzy od czasów błogosławionego Eusebiusza modliły się, pokutowały i służyły innym, niosąc nadzieję i wiarę kolejnym pokoleniom. Dziękujemy Ci, Maryjo, za czasy współczesne, za powołanie każdego Paulina, który w dniu jutrzejszym, w uroczystość świętego Pawła, pierwszego pustelnika, w swojej wspólnocie, tam gdzie żyje, posługuje, ponowi swoje przymierze z Bogiem, odnawiając swoje śluby zakonne. Dzisiaj także nie sposób nie dziękować za tych, którzy swoją modlitwą i ofiarą wspomagają nasze paulińskie posłannictwo w Kościele i świecie. Dziękuję przede wszystkim za wspólnotę błogosławionego Eusebiusza, osoby, którym bliski jest nasz pauliński zakon, jego charyzmat, duchowość, którzy chcą mieć swój udział w jego misji. Każdego dnia wspierają oni modlitewnie wszystkie wymiary jego działalności, a swoją troską otaczają powołanie każdego Paulina i proszą o nowe powołania kapłańskie i zakonne do naszej wspólnoty. Dziękujemy też, Maryjo, za powstałą tutaj, na Jasnej Górze w 2009 roku Armię Michała Archanioła, która z miłości do Ciebie troszczy się o to miejsce i o tych, którzy na co dzień tutaj posługują, czyli Paulinów. Na dzień dzisiejszy to 2750 osób w różnym wieku, którzy w wymiarze duchowym chcą pomóc, aby przesłanie tego miejsca i charyzmat pauliński bez przeszkód rozwijały się i pogłębiały. Dziękujemy przez Ciebie, Maryjo, za tych ludzi, za ich poświęcenie, świadectwo, a także prosimy o nowych, odważnych, którzy zawierzając się bez reszty Tobie, będą pomagać realizować i nasze powołanie, i misję. Daj nam, Pani nasza Jasnogórska, posługującym Tobie tutaj, na tym świętym miejscu, od wieków, doświadczać wielkiej i wspaniałej światłości na co dzień. Wyproś każdemu Paulinowi tutaj posługującemu na tym miejscu wytrwałość w powołaniu do życia charyzmatem paulińskim, aby nasze przebywanie sam na sam z Bogiem na pustyni własnego serca czyniło jeszcze bardziej owocnym apostolstwo całego zakonu. I proś, Maryjo, Boga nieustannie, żeby to dzieło błogosławionego Eusebiusza pod duchową protekcją i wstawiennictwem świętego Pawła, pierwszego pustelnika, dalej trwało. Żeby wielu młodych ludzi z radosnym i ochoczym sercem wstępowały w ślady białych mnichów i owocnie realizowały drogę posługi paulińskiej. Polecamy Ci, Maryjo, w tej godzinie jak zwykle cały Kościół powszechny na czele z papieżem Franciszkiem
wszystkich pasterzy Kościoła w Polsce, naszego przełożonego generalnego ojca Arnolda Hrabkowskiego, wszystkich przełożonych, wszystkie nasze paulińskie klasztory w Polsce, za granicą, braci nowicjuszy, klasztor w Leśniowie, braci kleryków i nasze paulińskie seminarium w Krakowie na Skałce. Polecamy wszystkich dobrodziejów zakonu, Jasnej Góry, naszych konfratrów, wszystkie intencje zapisane w Księdze Apelowej. Polecamy intencje nas tu obecnych, wszystkich łączących się z nami duchowo. Między innymi modlimy się o zdrowie dla ciężko chorej Anny, za nowożeńców Justynę, Konrada Malczyk. Modlimy się za siostrę Kasjanę, o błogosławieństwo Boże dla Łukasza i Alicji Hajto, dla Sylwii i Marcina Glapka, za rodzinę Andrzejewskich, o opiekę dla księdza proboszcza Wojciecha z Kobylnicy, za księdza Huberta w 61. rocznicę święceń kapłańskich, o powrót do zdrowia dla księdza biskupa Artura, księdza Macieja, Krystyny, Henryka Mrugały, o światło Ducha Świętego dla sióstr obliczanek ojca Piotra na rozpoczynające się rekolekcje zakonne. Polecamy intencje rodzin Zalewskich, Górskich, za zmarłych, za Damiana Bienika. A dzisiejsze nocne czuwanie pielgrzymkowe poprowadzą misjonarze Świętej Rodziny wraz z pielgrzymami z grupy 10 Żółtej, 10 Biało-Żółtej z Otwocka Świdra. Obecni są też misjonarze Świętej Rodziny z Papui Nowej Gwinei oraz przyjaciele misji z różnych stron Polski. Wszystkie nasze intencje zbieramy i rozważamy dziesiątkę Różańca Świętego, tajemnicę zwiastowania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas wpadł do złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan jest Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, modlimy się za naszą ojczyznę, także o pokój na Ukrainie i jeszcze raz wszystkie nasze intencje, sprawy zawierzamy Tobie, także nas samych, wołając pod Twoją obronę. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o błogosławieństwo. Świętej pamięci ojciec profesor Paulin Szczepan Zachariasz Jabłoński modlił się przed laty do Maryi jako królowej pustelników, ażeby nie spustynniały nasze sumienia i żeby za jej przyczyną każda taka przestrzeń pustyń serca przemieniła się z pomocą łaski Boga w żywy ogród. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.